pochmurna niedziela, wcale nam to nie przeszkadza. Zebrali się chłopaki, jedziemy, jest trochę wiatru, ale to też nie szkodzi. Trzeba zrobić co najmniej jedną dużą górkę, a może nawet dwie. Oczywiście lewo. Tak dobrze się pozbierali, jak na niedzielę. Ty. Dobra, zobaczymy z gąbeczką nową, jak będzie w terenie. Wszystko się okaże, ale wieje. No, nie jest za ciekawie, ale tak bywa w terenie. Od tego jest teren. W końcu jeszcze nie patrzeć. Jeszcze mamy zimę. Lepiej? No, już się kończy. Aleja Dębowa. Piękna o każdej porze roku. Tak, żegnamy kolegę, on musi wracać do domu, już się od rana najeździł, a my dopiero zaczynamy. Jest pęta w Dziwiszowie. Ile można było, przejechaliśmy główną, ale dosyć. Jedziemy teraz na boki. Cały czas do góry. Tak. Chwila odpoczynku, a zaraz będzie znowu niezłe dymanie. Chciałem ją kiedyś obadać. Nie, bo faktycznie tam może być tak, że może być mokro, może się woda lać, nie? To sobie tam to odpuścimy. No, dzida tutaj, tak. Sprawdzony patent. Końcóweczka przed kapelą. Tu trzeba znowu troszeczkę gówną podpompować. Tak. Chciałem pokazać trochę, ale oczywiście muszę tu jeździć. Nie pokażę za dużo. No. Tak, tu będą widoki, oczywiście, że tak. Odbijamy sobie tylko tutaj, żeby stanąć, bo i tak zjeżdżamy dalej na podgórki. Natomiast tylko pokażemy ten widoczek z góry. Co prawda pogoda nie jest jakaś tam rewelacyjna, nie widać tego aż tak, jak byśmy chcieli. I przed nami Łysa Góra. Tutaj jest niezłe dymanie asfalcikiem, jeżeli chodzi o tą stronę, ale to wolimy tam z tyłu terenem zawsze załatwiać te sprawy. No i co? Małe przegrupowanie i będziemy lecieć w dół. Tam. Tak, ten pałac jest piękny po prostu, piękny. No, dobrze, idziemy, spoko. Ale. Aha. Chyba. Aha.
tak, ta mała stacyjka tutaj to też ma swój urok. Pokażemy ją. O! Drezyna jest. Pocieszył dolny, tak, bardzo ładnie. Ciekawe, dobra, dobra, wracamy, tylko chciałem ten kawałek popatrzeć tutaj. Tu też musiało być ładnie, jak była ta linia. No, no, tylko wyjrzeliśmy tylko na tę drezynę. No i mamy nasz Wojciechów. Bardzo cichutko, bardzo spokojnie tutaj, jak zawsze. Jedziemy sobie aż do skrętu na kopalnię, żeby wracać przełęczą komarnicką. Tu jest parking dla single tracków. Dla ludzi, którzy przyjeżdżali na single tracka, czyli na dłużka, który objeżdża całą tą górę przed nami. Jest to gdzieś tam zabytkowa szubienica, ale też oczywiście chodzi jak zawsze o przewyższenia. No, ławeczka w takim miejscu, bardzo ładnie. Ta na górze! Tak, chociaż z bokiem też jest ładnie. Tak. I to jest to miejsce, kiedy kończy się odpoczynek. I za chwilę zaczyna się masakra. Jak to nam nóżki wejdą? A co pan poleca do picia, żebyśmy dali radę? Kefir. A tu już kolega kupił kefir, no. Ale kefir to taki słaby, nie? Ja myślałem tylko kiedyś, że mamy piją kefir. Ja to jak kurwa na piwo się. No. No dobra, to co? Dobra, to miłego dnia. Zbieramy się? Zbieramy. Miłego dnia panu. Życzymy. Wiecznego słońca i uroków życia. Pięknie. Oprócz tego, że ten błotnik to tak wygląda, jakbyś czasami gubił. Piękny podjazd, piękny. Piękny i ostry. Tak jak lubimy. Cieszmy się, że dopóki asfalt, potem już będzie troszkę inaczej. Wrócimy, żeby go ująć. Chociaż na szerokim obiektywie to tego tak nie widać, to musiałby aparat oczywiście być, nie? Ciekawa drużynka. 13. Także kiedyś może autem tam podjadę. No, koniec przygody z asfaltem. Tam też jest asfaldzik, ale on się zaraz kończy. Jest tam szansa na jakieś tam piece wapienne też. A my już dymamy do przełęczy terenem. No. Tak, i to jest to miejsce, gdzie można by było odsapnąć. Nie? No tak. Będzie już łagodniej. Teraz wzdłuż zbocza objeżdżamy prawą stronę, tą górę przed nami i będzie przełęcz. A może tak. No i jesteśmy. Już to gdzieś pokazywałem. Skopiec Baraniec tutaj. Przełęcz Komarnicka tutaj 662 metry. I już na koniec będziemy mieli tylko zjazd do Jeleniej. Tak. O ile to ludzi idzie. No,
Ale oni tu autem przyjeżdżają, co to za piechurzy, nie? Mamy buty, tak. Gdzieś tam jest Michał. I to by było tutaj tyle. Nawet was widać. Uśmiechy hollywoodzkie. Tak, moje zuchy wjechały. Czyli plan pochmurnej niedzieli zrobiony. Jedna górka, kapela Dziwiszów, zjazd pod górki Wojcieszów. Piękny podjazd oczywiście na Przełęcz Komarnicką. I to by było na tyle. Nie za dużo, 40 parę kilometrów będzie, ale przewyższej na pewno sporo. I to na dziś tyle. No tak, ten zjazd to jest zawsze taki deser, można powiedzieć, ale trzeba było sporo przedymać, żeby na niego zasłużyć. Piękna dzisiaj wycieczka, mimo trochę braku słoneczka, ale tak naprawdę i tak liczy się aktywność. To jest dużo lepsze niż siedzenie i pierdzenie w kanapę, albo nawet jakieś zbyt monotonne spacery. Dlatego też, jak zawsze, będę zachęcał do aktywności. Pozdrawiamy!